Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pogadamy o wadach oraz zaletach serwerów krajowych, a także międzynarodowych, dlatego że jak mogliście zauważyć, już od ponad roku nie wyszedł żaden serwer krajowy i z tego jakie informacje mam, to żaden serwer krajowy w najbliższej przyszłości nie wyjdzie. Zaraz wam oczywiście o tym powiem i do tego przejdę, więc w wielu głowach może rodzić się taki pomysł, powiedzmy takie pytanie, czy aby na pewno czekać na ten serwer krajowy 41, czy może lepiej po prostu wystartować sobie na serwerze międzynarodowym. Teraz w ogóle jest do tego idealna okazja, bo niedługo wychodzi serwer 60, bardzo pewnie będzie mocny, bardzo aktywny, więc no dlatego też nagrywam taki film, żeby porównać te dwa rodzaje serwerów i żebyście mieli łatwiejszy wybór. Zresztą ktoś mi podrzucił taki pomysł na streamie, razem na to wpadliśmy, więc stwierdziłem, że to będzie idealny właśnie pomysł na odcinek. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, bo ja tutaj sobie wypisałem oczywiście taką niewielką ściągę z tymi wszystkimi zaletami oraz wadami właśnie tych serwerów i międzynarodowych i krajowych. Natomiast z czym się możecie nie zgadzać, może czegoś ja nie dopowiem, więc wy dopowiecie w komentarzu. Możecie mieć jakieś inne opinie, piszcie to wszystko w komentarzach, ja sobie chętnie poczytam. No i dobra, co do w ogóle tego początku i co do tego, o czym powiedziałem o serwerach krajowych, no to jak tu już wam w ogóle pokażę screena, natomiast jak pewnie śledzicie jakieś tam social media Shakesa, jakiś Facebook, Instagram i tak dalej, to wiecie, że jak ktoś pytał o serwery krajowe, no to zazwyczaj dostawał odpowiedź, że jeszcze nic nie ogłosiliśmy, że ogłosimy tam wkrótce, jak będzie na to czas i tak dalej, i tak dalej. Taka standardowa formułka. Natomiast teraz, jak sami widzicie, ktoś napisał o serwer 36 czeski właśnie w prywatnej wiadomości, no i mamy odpowiedź, że póki co nie będzie, coś takiego nie wystąpi najprawdopodobniej, bo planują tą migrację serwerów, planują po prostu te serwery połączyć i z tego powodu, i to już w ogóle widziałem, że również w komentarzach tam pod postami coś podobnego odpowiadają, jak ktoś pyta o serwery krajowe, więc właśnie teraz ze względu na to, że już wprowadzili ten nowy backend, że prawdopodobnie pracują nad tą migracją serwerów, to te serwery krajowe nie wychodzą. Zacząłem się zadawać takie pytanie, skoro krajowe nie wychodzą, no to czemu wychodzą międzynarodowe? No ale wiadomo, międzynarodowy serwer, w ogóle generalnie nowy serwer, to jest duży zastrzyk gotówki dla gry, więc no to jakby oczywiste. No a druga sprawa jest taka, że może na początek chcą się wziąć właśnie za serwery krajowe i te serwery krajowe połączyć, bo jednak zakładam, że one są bardziej takie wymarłe, aniżeli właśnie serwery międzynarodowe, więc no może to jest powód. Także po prostu w skrócie, najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości serwera polskiego nie będzie ani żadnego krajowego, więc tutaj pewnie odpowiedź na pytanie z tytułu, bo pewnie to wrzucę w tytuł, żeby był taki mały clickbaitik. Dobra, przechodzimy teraz do zalet i wad, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o zalety polskiego serwera, może od tego zacznę. No to przede wszystkim taką dość dużą, powiedzmy, zaletą jest tania topka. Dlatego, że na serwerach generalnie krajowych nie ma zbyt wysokiego poziomu, nie ma też jakiejś dużej, nie, może ja nie podzielę tego filmu w ogóle na kategorie, bo też się będę odnosił do serwerów międzynarodowych, więc najlepiej obejrzeć to w całości. Na serwerze międzynarodowym, nawet na jakimś tam, wiecie, W58, W59, takich losowych numerach po prostu, zawsze trafi się przynajmniej kilka osób takich mocniejszych, takich wariatów, którzy będą jakoś bardzo, bardzo mocno cisnąć. Natomiast na serwerze głównie polskim coś takiego nie występuje, więc raczej ta topka jest dość tania. No ja tutaj pamiętam, że na serwerze 40 polskim, na który był taki hype, takie wow i tak dalej, wydałem 6000 grzybów chyba niecałe w pierwsze 3 dni serwera i miałem tam top 3 level na serwerze, coś takiego. No a moim przeciwnikiem między innymi, w sensie no przeciwnikiem powiedzmy w rankingu był Turor, nie? Więc no powiedzmy, że można było powiedzieć, że byłem top 2, bo Turor tam chwilę pograł i skończył, więc generalnie no ta topka jest dość tania, jeżeli ktoś chce wbić ten ranking nawet mniejszym kosztem, a po prostu w dłuższym czasie, to również serwer polski będzie dość dobrym wyborem, bo tutaj dużo osób sobie szybko odpuszcza, dużo osób nie stara się z tą swoją postacią, z takich moich jakby właśnie obserwacji, dużo osób misuje jakieś rzeczy i po prostu jak ktoś sumiennie gra, to tą topkę dość tanio i w miarę szybko wbije, więc to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że na serwerze polskim są oczywiście przeważnie sami Polacy, więc jeżeli ktoś lubi takie serwery,
typowo polskie, no bo jednak po to to powstaje i chce po prostu grać z samymi Polakami, no to też powiedzmy, że to jest jakaś zaleta właśnie tego serwera. No i oczywiście taka poniekąd zaleta, ale też nie do końca, jest taka, że serwery wychodzą rzadziej, więc osoby dłużej grają. No i to jest prawda, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o taką częstotliwość wychodzenia tych serwerów, no to mieliśmy przez pewien okres czasu coś takiego, że wychodziły co pół roku, potem się to troszkę zmieniło, już przerwa była roczna, no a teraz już mamy ponad rok i żaden nowy serwer nie wychodzi. No i właśnie nie ma tego, żeby po prostu skusić tych graczy, którzy siedzą na tym serwerze 40, powiedzmy, że jak wychodzi na przykład serwer 41, no to wtedy oni sobie pomyślą, kurde, nowy serwer, może pójdę, może mnie skuszą. No jest to zdecydowanie słabsze, aniżeli w przypadku serwerów międzynarodowych, to takie kuszenie, bo po prostu serwery międzynarodowe wychodzą praktycznie co tam, powiedzmy, około 6 tygodni, nie? Więc poniekąd to tak działa, no ale też nie do końca, bo serwery krajowe bardzo szybko wymierają. To też możemy przejść tutaj tak płynnie do wad, dlatego że niby tych graczy tam mniej kusi, żeby przechodzić na nowy serwer krajowy, no ale tak czy inaczej szybko ten serwer z racji mniejszej po prostu ilości graczy, z racji mniejszej populacji i tak dalej, ten serwer o wiele szybciej umiera. No i to też jest losowe, bo na przykład, nie wiem, serwer 38 Polski był bardzo aktywny, nie? Był to bardzo mocny serwer, teraz troszeczkę tam podumarł, podupadł może bardziej, no ale tak czy inaczej bardzo dużo takich solidnych, mocnych graczy i long term, powiedzmy, grało na nim, natomiast no to się trafiło losowo, nie? Na przykład serwer 40 Polski, który miał być taki wow, taki giga mocny i tak dalej, no to w moim odczuciu taki nie był od samego początku. Nie wiem, czy to też w ogóle nie wpłynęło na tą decyzję o właśnie takim zakończeniu poniekąd, przynajmniej na ten moment, otwierania serwerów krajowych, bo ostatnio jakie serwery wychodziły, to był tak: serwer 40 Polski, serwer 43 Niemiecki, serwer 35 Czeski, serwer 20 Węgierski i chyba jakiś Francuski, nie wiem nawet czy nie 15, więc no na kilka serwerów tylko jeden to nie była okrągła liczba, większość to były okrągłe liczby, no a wiadomo jak one działają na graczy, a i tak te serwery krajowe, nawet tam jakiś niemiecki i tak dalej, wypadły bardzo słabo, bo więc może po prostu im się za bardzo nie opłaca ich otwierać, może lepiej się skupić na międzynarodówkach, nie mam pojęcia, no ale tak czy inaczej, po prostu to też jest wada, że właśnie pierwsza z tych, które mam dzisiaj przygotowane, że po prostu serwer szybko dość umiera i szybko tutaj no gracze odpadają, po prostu gildie się rozsypują i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejna wada to jest toksyczne community. To community w Shakesie, zwłaszcza na serwerach polskich, jest bardzo, bardzo toksyczne. Dążę do tego, że co serwer praktycznie grają te same osoby, ewentualnie tam pozmieniają jakieś niki i co serwer jest ta sama zabawa. Te osoby, które jakby robią takie taktyki, na przykład, nie wiem, skupowanie kont, na serwerze polskim to przejdzie, oczywiście wiadomo, że to jest nielegalne, no ale to się dzieje, skupowanie kont do gildii tylko po to, żeby ta gildia była silniejsza, no i powiem wam szczerze, że tak jak na serwerze międzynarodowym to nie przejdzie i przeważnie jak te osoby idą na serwer międzynarodowy, to ta ich gildia tam wytrzyma, nie wiem, z miesiąc, powiedzmy, z półtora miesiąca, no i się rozsypuje, bo po prostu tam takie kupowanie, takie sztuczne wzmacnianie gildii, o, może w ten sposób nie zadziała, tak na serwerze polskim jak widzicie działa idealnie, no bo mamy tutaj wysoki ranking wbity, jako właśnie gildia, która to robi, mamy top 2, więc niestety bardzo idealnie to działa, idealnie się to wpasowuje w ten serwer i można w taki sztuczny sposób wbić wysoki ranking tą gildią, to pierwsza sprawa, druga sprawa jest taka, że co chwilę jakieś, wiecie, opisy ustawiane, no generalnie dziecinada, bardzo duża dziecinada, bo przeważnie to są osoby starsze, to są osoby takie 20 plus, powiedzmy, no a tutaj układanie jakichś opisów, jakichś wyzwisk takich, wiecie, no wiadomo, za wyzwiska w opisie również jest ban, więc no trzeba to jakoś tak ułożyć, żeby tego bana nie dostać, więc generalnie dziecinada bardzo toksyczne w większości community, nie mówię, że wszyscy, ale no większość tego polskiego serwera jest dość mocno toksyczna i to może, szczerze mówiąc, większej ilości graczy przeszkadzać, dlatego że na serwerze międzynarodowym to się po prostu nie przebija, tak jak wspomniałem, tam trzeba współpracować ze sobą, żeby coś osiągnąć, bo jeżeli nie będziecie współpracować ze sobą, to po prostu gildie jakieś tam niemieckie i tak dalej was zjedzą, więc tam jeżeli chcesz być taki toksyczny, to szybko twoja gildia odpada, szybko się sypie, więc lepiej po prostu współpracować i to jakoś tak inaczej działa. Więc no mówię, jedne i te same osoby sobie przejęły polskie serwery poniekąd, że tak powiem, i tutaj tworzą taką toksyczną atmosferę i tak dalej, i tak dalej.
Więc tu też zdecydowanie bym odradzał. Ja też serwer 40 polski to jest prawdopodobnie mój w tym momencie ostatni serwer polski. Tutaj wiadomo, nigdy nie mów nigdy, no ale jednak na reszcie polskich serwerów, na których grałem, skończyłem grać i też raczej na serwerze 41 jakoś tam dłużej, na lata powiedzmy, nie planuję grać. Może kolejnym polskim serwerem, o ile takiowy kiedyś wyjdzie, będzie serwer 45 polski, bo okrągły wiadomo, ale raczej na żadnym, tutaj pomijając ten serwer 40, już grać chyba nie planuję, bo nie ma to sensu za bardzo, moim zdaniem oczywiście, nie? Wiadomo, że jeżeli ktoś tam, bo to głównie się widzi, jak tutaj się walczy o topkę, nie? Bo niektóre te osoby mają naprawdę coś takiego, że siedzą tylko wpatrzone w ten ranking, nic innego nie robią, gierka to jest dla nich najważniejsza rzecz i tak dalej, nie? Więc no tutaj jak w tej ścisłej topce to się odczuwa, no a jak jesteś jakimś tam graczem free to play, grasz sobie tutaj na mniej, niższych pozycjach, powiedzmy jakieś takie właśnie top 7, top 8, top 6 i tak dalej, to możesz tego nie odczuwać i sobie po prostu klikać swoje, więc to też zależy od, powiedzmy, punktu siedzenia. Dobra, tyle jeżeli o to chodzi. Więc w skrócie to toxic community to jest taka druga wada. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz zalety serwera międzynarodowego. Przede wszystkim serwer dłużej żyje, to co już powiedziałem w nawiązaniu do tego, że krajówki szybciej umierają. Serwery nawet jakieś tam, wiecie, poboczne powiedzmy, nie? W sensie tam 59, tak jak mówiłem, 50 jakiś drugi, trzeci, no takie powiedzmy nieokrągłe liczby, nieokrągłe numery, po prostu dłużej żyją, bo gra więcej osób, grają ludzie z różnych zakątków świata, nie tylko z Polski, więc siłą rzeczy po prostu taki serwer dłużej żyje, czasem niedługo dłużej, czasem wiadomo, że też szybko umrze, no ale tak czy inaczej jest to po prostu dłużej żywsze, no tak mi się przynajmniej wydaje i tak z moich obserwacji wynika. Druga sprawa to jest oczywiście większa aktywność. Po roku serwera nie będzie tak, że walczą ze sobą tylko dwie gildie i tylko one mają coś do powiedzenia. Czasem tak się oczywiście zdarza, czasem nawet szybciej jakaś gildia zdominuje, ale nieraz się coś tam rozsypie, nieraz jakaś bardziej zacięta walka jest pomiędzy top 2 a top 4 albo coś takiego. Generalnie jest po prostu ogólnie rzecz biorąc większa aktywność, no i więcej się na takim serwerze dzieje. Druga, w zasadzie już trzecia zaleta, no to co już powiedziałem, jest to bardziej przyjazne community, dlatego że no tak jak wspomniałem, jeżeli Polacy ze sobą nie współpracują na takim serwerze międzynarodowym, to raczej za dużo nie osiągną, więc tam nawet jak się ktoś nie lubi, to i tak łączy te siły, żeby powiedzmy jakoś, wiecie, jakoś to wszystko wyglądało i jakoś generalnie móc walczyć z tymi tam gildiami niemieckimi i tak dalej. Zresztą też nawet jak są gildie mieszane, bo to też się bardzo często zdarza, że są po prostu gildie międzynarodowe, do których dołącza trochę Polaków, trochę Niemców, trochę tam powiedzmy Węgrów i tak dalej, trochę Czechów, no bo wiadomo, że to są takie nacje, które są najbardziej popularne w tej gierce, no to tak czy inaczej tutaj no jest to po prostu takie przyjazne, nie? Ja na przykład na polskim serwerze nawet od członków gildii, w której jestem, często się spotykam z jakimiś komentarzami takimi, o, ja to jestem powiedzmy do tego przyzwyczajony, no bo tu się nagrywa filmy, jesteś tym partnerem tego Shakesa i tak dalej, więc powtarzam chyba i tak dalej, ale tak się rozgadałem. Więc tu jakby jesteś narażony na takie komentarze. Natomiast powiem wam szczerze, że no nawet takie komentarze ze strony osób, z którymi jesteś w gildii, są dość średnie, a to też mi się zdarza. No a tak czy inaczej, jeżeli chodzi właśnie o serwery międzynarodowe, to tam ludzie wręcz się cieszą, że ja chcę dołączyć do jakiejś gildii, albo tam jakiś inny partner chce dołączyć do ich gildii. Ludzie są strasznie przyjaźni, ludzie nikomu za bardzo nie zaglądają w portfel i tak dalej, nie? Więc to moim zdaniem jest też duża zaleta takich serwerów międzynarodowych. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o wady, no to tak naprawdę mam wypisaną tylko i wyłącznie jedną i jest to droga topka. Topka jest bardzo droga na serwerze międzynarodowym, nie ma co się oszukiwać, zwłaszcza jak ktoś chce na właśnie takim bardziej aktywnym, czyli tak jak wspomniałem na początku W60, jeżeli ktoś chce na czymś takim wbić topkę w miarę szybko, czyli tam powiedzmy po miesiącu serwera, no to będzie to dla niego bardzo, bardzo drogie. Tak jak serwery polskie są tanie i na dłuższą metę nie trzeba tutaj wiele wydać, żeby w tej topce się znaleźć, tak na serwerze na takim W50 nawet na dłuższą metę, jak ktoś nie wydaje za dużo, to ma problem, żeby w takim top 50 być. Już serwer ma ponad rok i to grubo ponad rok, więc no mówię,
Tu akurat jedną z tych wad to jest to, że nawet na takich, na przykład teraz idealnie odnośnie W59, na temat którego nagrywałem film, też to jest idealny przykład, że nawet taki niby losowy serwer, a i tak po tych pierwszych trzech dniach topka była strasznie bardzo, powiedzmy, wystrzelona, strasznie wysokie te poziomy były, no i to pokazuje, że po prostu na serwerze międzynarodowym zawsze znajdzie się przynajmniej kilku wariatów, którzy wydadzą fortunę, żeby te wysokie levele wbić, więc po prostu w skrócie topka jest o wiele droższa na serwerach międzynarodowych. I tyle z rzeczy, które sobie przygotowałem. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, taki pogadankowy. Mam nadzieję, że coś z niego wyciągnęliście. Jeżeli z czymś się nie zgadzacie, jeżeli macie jakieś inne opinie na co niektóre tematy, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, a Wy byście chcieli dopowiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie sobie poczytam. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście zostawić tego kciuka w górę. Nie wiem, czy to powiedziałem, chyba nie. O subskrypcji mówiłem, nieważne. Dobra, wszystko wiecie, co macie robić. Tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.